Hejka, jestem Anastazja i w tym odcinku jestem lektorem. Na Discordzie zajmuję się czyszczeniem niepotrzebnych wiadomości, ale nie przyciągając, teraz wytłumaczę Ci, o co chodzi w serii odcinków. Przerysuję Cię. Jest najprościej mówiąc przerysowanie Waszych rysunków przez Kateru, czyli autorkę poradników, jak rysować mangę. Chcesz wziąć udział w wydarzeniu, ale nie wiesz od czego zacząć? Po pierwsze, musisz być członkiem oficjalnego serwera na Discordzie. Link do serwera znajdziecie w opisie filmu albo w pasacji QR kodu w prawym górnym rogu tego filmu. Skanuj go swoim smartfonem i dołącz do naszej społeczności. Po drugie, udostępnij swój rysunek na kanale Przerysuję Cię, gdzie zostaniesz przyjęty do list uczestników do najbliższego losowania. Dodam również, że obowiązuje pewne zasady dotyczące Waszych rysunków. A dokładnie, możesz zgłosić tylko i wyłącznie jedną pracę. Jeżeli wyślesz kilka rysunków, to zostanie przyjęta dokładnie ta, która została wysłana jako pierwsza. Styl pracy jest dowolny i niekoniecznie musi być w kolorze. Najważniejsze jest to, iż przerysowane rysunki nie będą uwzględniane. A teraz oddaję głos Kateru. Dziękuję Tobie cudownie za pomoc przy tym odcinku. Jednak są ważniejsze osoby od nas, a jest to dokładnie Asia, szczęśliwa duszyczka, której się poszczęściło i to dzisiaj jej praca zostanie przeze mnie narysowana. Więc Asiu, rozsiądź się wygodnie i cierpliwie poczekaj, aż zakończę ten rysunek. Właściwie prosiłam Was na Discordzie, żebyście zaproponowali mi temat, o jakim mogę tutaj porozmawiać. Właściwie porozmawiać, no to będzie taki monolog jak zawsze, bo do kogo mam mówić? Do siebie. Ale dobra, mniejsza, bo zaczynam już tutaj pleść głupoty. Oczywiście nikt mi nie odpowiedział tak wprost, co to by mogło być, bo zadałam dość takie specyficzne pytanie, czy chcecie, żebym mówiła o rysowaniu? I dostałam odpowiedź tak. I teraz pytanie, czy ja przez 10 minut mam mówić tak? Tak? Czy rzeczywiście chcecie dowiedzieć się czegoś ciekawego? I tak właściwie przed snem uznałam, że może różnice między rysunkiem tradycyjnym a digital painting będzie takim dobrym tutaj tematem dla drugiego odcinka, więc myślę, że to będzie to. Właściwie tutaj temat jest tak ogromny, że można mówić wiele, ale myślę, że zaczniemy od tego, jakie są różnice sprzętowe? O, że w tradycyjnym rysowaniu potrzebujemy takich przyborów, a w digital painting po prostu potrzebujemy tabletu, który będzie nam odpowiadał, więc może od tego pytania zaczniemy. O. Zacznę rzecz jasna od rysunku tradycyjnego. Tutaj tymi głównymi przedmiotami są nasze produkty, które samemu trzeba zakupić. I teraz tak. Jest problem, bo produkty te nie są zdecydowanie tanie, zwłaszcza te takie z wyższej półki, które rzeczywiście dają jakieś efekty i nie trzeba się za bardzo napracować, żeby coś dobrze wyglądało. Mowa tutaj chociażby o kredkach. Łączenie takich najzwyklejszych, najtańszych kredek może być bardzo ciężkie niż takich, które wydacie kilkaset złotych. I to jest ten główny problem w rysunku tradycyjnym, że musicie co chwilę wykładać jakieś pieniądze, bo zaraz to się kredka skończy, a to gumka, a to farby, czy potrzebujecie papieru. To wszystko jest po prostu takim workiem na pieniądze, które rzecz jasna ciężko były zarobione przez Was samych albo Waszych rodziców. To trzeba bardzo uszanować i się głęboko zastanowić, czy opłaca się Wam kupować takie produkty z najwyższej półki. Ja na przykład, jak rysowałam jeszcze często tradycyjnie i miałam masę kredek, to rzecz jasna kupowałam takie najtańsze, bo ciekawiło mnie, jak ciężko będzie je łączyć, albo raczej, nie miałam takich pieniędzy, żeby kupować niesamowite kredki, więc zresztą nie zarabiałam na tym, tylko robiłam to hobbystycznie, więc po co potrzebuję niesamowitych kredek, jak mogę mieć jakieś najzwyklejsze i nimi też da się robić cuda, tylko trzeba się nieco napocić. Więc już wiemy, że tradycyjne rysowanie to ciągłe dokupywanie czegoś nowego, a z drugiej strony mamy rysunek digital painting i tutaj może się zacząć ciekawie. W przypadku tego rysunku potrzebujecie jeden raz albo raz na kilka lat zakupić sobie sprzęt, który będzie Wam odpowiadał. To właściwie od Was zależy, czego oczekujecie od sprzętu. Mowa tutaj rzecz jasna o tablecie graficznym.
I teraz macie kilka rozwiązań, że albo kupicie taki z najniższej półki, ja rzecz jasna taki mam cały czas ukryty i on jest niezawodny, zawsze mogę na nim polegać i wiem, że jeżeli coś się stanie z moim obecnym tabletem, to on zawsze będzie mi pomagał, bo jest takim zastępczym i stuprocentowym działającym sprzętem. Ale dobra, bo ja tu mówię o sobie, a miałam mówić o tym tablecie. Zakup takiego tabletu to jest niemała suma, powiem, bo nie są to małe pieniądze, o. Ale różnica tutaj między rysunkiem tradycyjnym a tym cyfrowym jest taka, że jak zakupicie raz tablet, chociażby na te 6 lat, nie potrzebujecie zakupywać co chwilę nowego tabletu. Jedynie co musicie zakupywać, ale w sumie ja tego nigdy nie robiłam, to dodatkowe wkłady do stylusa, a stylus to jest ten cały długopis, którym się operuje na tablecie. Więc wyłącznie to by trzeba było dokupywać, ale tak jak mówię, ja jakoś to zawsze tak oszczędnie używałam i nie potrzebowałam dokupywać tych rysików. Kolejnym produktem, który jest potrzebny dla takiego rysownika cyfrowego, to rzecz jasna jest oprogramowanie. I tutaj zaczynają się schody. Albo osoby będą uczciwe i zaczną używać po prostu z takich rozwiązań darmowych. Darmowe rozwiązania nie są złe, tylko zazwyczaj ciężej jest operować w takim oprogramowaniu, ale jak już człowiek się nauczy z niego obsługiwać, to jest po prostu radość, bo nie musi wydawać niepotrzebnie pieniędzy, żeby mieć po prostu jakiś tutaj program. Z drugiej strony osoba może rzecz jasna wyłożyć pieniądze, aby mieć oprogramowanie wyłącznie dla swoich tutaj czynności. I dodam, że jeżeli ktoś wykupuje licencję, to może rzecz jasna stuprocentowo bez obaw sprzedawać swoje rysunki, albo inaczej nie sprzedawać swoich rysunków, tylko może chwalić się, albo też nie chwalić, bo to jest złe słowo, nie lubię słowa chwalić się ani zazdrość, bo one są takie negatywne i ludzie mogą różnie je oceniać. Dobra, bo ja tu zaczynam mówić o języku polskim i to, jak ja postrzegam mówienie innych osób, ale dobra, miało być o tym rysunku, a dokładnie o oprogramowaniu i chyba zapomniałam, co mówiłam i muszę przerwać nagrywanie. Dobra, już wiem, co chciałam powiedzieć. Tutaj mowa o tym kupowaniu programów i co można z tym robić. Wtedy, jeżeli macie jakieś tutaj zlecenia, oczywiście na jakąś umowę, bo tu mowa wyłącznie o takim, że rysujecie jak najbardziej pełnoprawnie, a nie, że rysujecie gdzieś tam na boku, że tak zwanie na czarno i sobie dorabiacie na życie. Nie, bo w końcu was złapią i będzie blada dupa. No, więc w treści zazwyczaj takiej umowy jest opisane, z jakiego oprogramowania korzystacie i jeżeli ktoś będzie czepliwy, może sprawdzić, czy rzeczywiście wasze oprogramowanie jest legalne. I teraz mowa o osobach, które lubią bardzo krakować programy i się do tego żywnie przyznają. Nie róbcie tego. Znaczy nie, że macie się przyznawać, tylko nie krakujcie, bo się nie opłaca. Po co płacić niepotrzebnie kary za to, że coś pobraliście? Zresztą po co? Mówię wam całkiem poważnie, darmowe oprogramowania nie są złe, a wręcz przeciwnie. Dodam też, że obsługują właściwie praktycznie to samo, co płatne rozwiązania, z tym, że ciężej jest je obsługiwać, ale idzie się tego nauczyć. W końcu nie jedna osoba pracuje w takim darmowym oprogramowaniu. Z drugiej beczki na pewno się zastanawiacie, gdzie rysować w takim razie, jak nie w Photoshopie, czy tam w Sail. Możecie po prostu pobrać darmowe oprogramowanie Krita i tam można robić cuda, nawet animacje 2D i bardzo gorąco polecam się tam pobawić. To właściwie tyle z opisania tego jednego pytania. Różnice są takie, że więcej wydacie pieniędzy przy rysunku tradycyjnym, jeżeli chcecie naprawdę dobre produkty, a w digitalu po prostu kupujecie właściwie raz i wam to służy na kilka lat. Z drugiej jednak strony nie patrzmy na te pieniądze, tylko zastanówmy się, co sami chcemy robić w przyszłości. Czy chcemy zająć się tradycyjnym rysunkiem i rzeczywiście z tego żyć, bądź zajmiemy się technikami cyfrowymi i będziemy w tym kierunku się kształtować, więc lepiej się zastanowić. Ewentualnie hobbystycznie jak najbardziej można się zająć obiema technikami, żaden problem. Ale jeżeli chcemy z czegoś żyć, to lepiej przemyśleć,
z którego rozwiązania lepiej skorzystać. Tak patrzę na czas, ile nam zajęło rozwiązanie tego jednego pytania i właściwie już nam się odcinek kończy. A nawet nie zaszłam do połowy tego, co chciałam powiedzieć. Myślę, że temat tego rysowania tradycyjnego a digital będzie nam ciągnął się przez wieczność, ale myślę, że to nie jest złe w końcu. Każdy się dowie albo nie dowie się. To łatwo znaleźć. Znaczy samemu trzeba się zastanowić, co jest lepsze albo jakie są różnice. Ale jeżeli ktoś jest leniwy i nie chce wiedzieć, to może posłuchać, co ja mam do powiedzenia, bo troszeczkę w tym siedzę i widzę te różnice, a raczej plusy i minusy. Ale tak jak powiedziałam wcześniej, to zależy od nas samych, w czym chcemy siedzieć bardziej. Dobra, nie przeciągajmy dłużej. Jak widzicie, praca jest już gotowa. Myślę, że nie było nudno w dzisiejszym odcinku. A różnica między tradycyjnym rysowaniem a digitalem będzie tutaj nas dalej ciekawie inspirowała przy kolejnym odcinku. Asiu, praca rzecz jasna trafi prosto w Twoje ręce w pełnej rozdzielczości i właściwie to tyle. Mam również informacje dla pozostałych. Zbieramy Wasze prace do trzeciego odcinka, przerysuję Cię. Dokładna data zamknięcia przyjmowania prac wybija 9 maja, natomiast losowanie odbędzie się dzień później, a premiera tego odcinka odbędzie się 19 maja. Więc nie bój się i weź udział w evencie Przerysuję Cię.